początkowej fazie sezonu z funkcji trenera bramkarzy po 4 latach pracy w Białymstoku zrezygnował Ryszard Jankowski. Jego następcą został współpracujący w przeszłości z trenerem Piotrem Stokowcem Jarosław Bako. Wielokrotny reprezentant Polski z bogatą karierą klubową, swoim doświadczeniem dzieli się teraz z grupą wciąż młodych bramkarzy Jagiellonii. Czy zmiana trenera bramkarzy przyniosła również zmianę metod treningowych? Czy wiadomo, że obydwaj trenerzy mają swoje warsztaty i te treningi się różnią. Wiadomo, w obecnej chwili jest okres przygotowawczy i trenujemy ciężej, no ale tak, żeby forma była na ligę. Za nimi ponad pół roku wspólnej ciężkiej pracy. W tym okresie trener Bako zdążył już poznać mocne i słabe strony swoich podopiecznych. Brawo! A ja mogę tylko w samych superlatywach powiedzieć na temat ich zaangażowania, ich pracy, ich podejścia do treningów, także no, jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że będą tego duże efekty. Tak szczerze mówiąc, to powiem, że każdy zawodnik jest trenerem też dla siebie, no i musi nie tylko to, co na treningu jest do zrobienia, musi robić, ale też patrzeć na inne różne aspekty danej pozycji, danej, po to, żeby utrzymać się w jak najwyższej formie, musi sam też nad sobą pracować poza treningami. Praca poza treningami to przede wszystkim praca nad takimi aspektami jak koncentracja czy pewność siebie, a w doskonaleniu tych elementów psychiki żółto-czerwonym pomaga nasz psycholog Paweł Habrat. Z całą pewnością bramkarz to wyjątkowa postać, no bo musi mieć szereg tych cech psychologicznych na wysokim poziomie. W Cetniewie badaliśmy szybkość. Jak wiemy, bramkarze tutaj zaskoczyli bardzo pozytywnie, bardzo są szybcy. Oprócz tego pracujemy oczywiście nad koncentracją, nad tym, żeby byli opanowani, a przede wszystkim skoncentrowani. Skoncentrowani przez 90 minut i dodatkowo, żeby po prostu potrafili wykorzystać swoje mocne strony. Wszystkie elementy, które ewentualnie wymagają poprawy, no to właśnie trenujemy, tak? Od tego jest właśnie obóz, żeby szlifować formę i to zarówno fizyczną, tutaj jak widzimy też taktyczną, ale też przede wszystkim tą mentalną i właśnie na niej się skupiamy. Z całą pewnością bramkarze to osoby bardzo pracowite i jednocześnie wiedzące, czego chcą. Każdy z nich przyjechał tutaj ze swoim celem, każdy z nich wie, nad czym chce pracować i jednocześnie wie, nad czym chce się rozwijać i to bardzo pozytywne, bo jednocześnie to są osoby, które są bardzo otwarte na tego typu współpracę, a praca z nimi to czysta przyjemność. Skupiam się na zadaniach, tak, na treningach po prostu i wiadomo, no, w meczu staram się odciąć od wszystkiego innego, tylko piłką, tak, i zagrać dobry mecz. Treningi bramkarskie są ciężkie, ale nie odstrasza to innych zawodników przed spróbowaniem swoich sił między słupkami.